Polska powinna być oczywiście bogata, ale to nie ulega żadnej wątpliwości, panie redaktorze. Każdy Polak powinien mieć bardzo dużo pieniędzy. Więcej niż chociażby mają Niemcy albo Francuzi. Chociażby na to byłem niedawno we Francji i widziałem na własne oczy, że oni mają. A my powinniśmy mieć więc tyle co oni albo jeszcze troszkę więcej. Tak o, o tyle na przykład, tak mniej więcej. Panie redaktorze, bo pieniądze się przydają. I, I nieważne, co mówią tutaj moi szanowni oponenci, oni po prostu nie rozumieją, że pieniądze Polakom są potrzebne. I my te pieniądze Polakom damy. My państwu, wszystkim. My je damy. My. Tak. Oczywiście, panie pośle, brzmi to wspaniale, ale skąd weźmiecie te pieniądze? O, przede wszystkim trzeba się skupić na dotacjach, bo Unia ma pieniądze. I w euro. Nie w złotówkach, czyli znacznie więcej. Unia nas nie zostawi, panie redaktorze, chociaż oni mówią wszyscy, że nas zostawi, ale ona nas nie zostawi. Na to nas też nie zostawi, panie pośle, nas na to nie zostawi. Dlatego, że ostatnio nasz przewodniczący rozmawiał, spotkał się, znaczy z taką panią, i ona go zapewniła, że tak będzie. I rozmawiali bardzo długo po niemiecku, także nie wszystko zrozumiałem, ale bardzo do siebie się uśmiechali, i ona miała taką, jakby państwo to widzieli, taką zatroskaną twarz. Bardzo zatroskaną o nasz tutaj los. No i ona właśnie na końcu powiedziała, że będzie dobrze. A jak się pan zapatruje, panie pośle, na zadłużanie Polski? Panie redaktorze, no partia rządząca mówi, że w przyszłym roku będzie chciała pożyczyć jakieś tam marne 420 miliardów. My, my, my i mówię to państwu bez bicia, publicznie deklarujemy, że pożyczymy 600, bo Polacy powinni mieć, proszę państwa, pieniądze. Halo? Tak? Tak? Tak, panie przewodniczący, tak? Euro? Mhm, tak. Zrozumiałem? Przyjąłem. Be, bez, tak? Tak, bez odbioru? Yy, przepraszam, 600 miliardów euro. Tak, i my Polakom te pieniądze damy? To znaczy państwo oczywiście damy? Wam damy. To, to jeszcze może przedostatnie pytanie. Yy, szpitale, jak pan uważa, no, szpitale powinny przede wszystkim leczyć. Ponieważ taka jest rola szpitali i nie widzę powodu, żeby nie leczyły. Każdy, kto uważa, że rolą szpitala nie jest leczenie, to znaczy, że nigdy nie kochał swojej matki. Weźmy na ten przykład takie tomografy. Ludzie długo czekają na tomografy. Jaki to jest problem? To trzeba kupić więcej tomografów i po sprawie. I my te tomografy kupimy. No. Brakuje łóżek, na przykład. Kupimy łóżka. No, ale wie pan, brakuje też specjalistów, przecież. No, to trzeba zatrudnić specjalistów. I my tych specjalistów mamy. My ich przyprowadzimy, tak? Oni tu przyjadą. Będą tutaj nam się specjalizować. A jak nawet nie mamy, to ich tutaj zatrudnimy? Yy, przyjadą? Stąd, stamtąd. No i na koniec, panie pośle, ostatnie pytanie. Czym dla pana jest Polska, panie pośle? Hmm. Mówiąc Polska? Hmm. Myślę o tym boćku, który przycupnął nas kraju lasu i gryce, która jest jak śnieg biała, gdzie bursztynowy świeczep pała. Hmm. Świetrzop. Świetrzop. Hmm. Panie pośle, świeżop. Tam było... Bursztynowy, świeżo. No, widzi tak. pan, i my to wszystko w Polsce damy. A ja tak po prostu, jako obywatel, chciałbym uzyskać odpowiedź na jedno pytanie. Na jaki procent będzie ta pożyczka z KPO, którą tak bardzo większość z nich mydli nam oczy? I kto spłaci zaciągnięty w imieniu Polski przez polityków dług? który dziś rano o dziewiątej, wynosił już 1 679 406 644 232 zł. Pniemy się ku górze w dynamicznym tempie. W nieco ponad miesiąc na zegarze mamy już prawie 12 tysięcy subskrypcji, a pierwszy film osiągnął poziom ponad 41 tysięcy wyświetleń. Zwiększyła się też oferta naszego kanału. Widzimy się i słyszymy już nie tylko w soboty, ale również w niedzielę o godzinie 19 oraz w środy w najnowszym cyklu pod tytułem Żeby nie schamieć. Jeszcze raz dziękuję za każdą formę wsparcia. Link do tego, jak możecie to zrobić, znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko czuwa i w sobotę. Dziś o tym, po co nam jest Polska. Czy jest pan za tym, a czy jest pan za tamtym? Czy powinno być tak, a może inaczej? A gdyby pan mógł, to co by pan zmienił? A pani co by zmieniła, gdyby pani mogła? A jak już będzie pan posłem, to szpitale będą prywatne czy państwowe? Jak będzie wyglądała Polska po przejęciu władzy przez państwa formację? Do szału. Uwierzcie, do szału doprowadza mnie to nieustanne gdybanie i przedwyborcze zadawanie pytań o niczym. Przecież od tych ludzi i ich obietnic, zapewnień i tak nic nie zależy. Żadna z tych odpowiedzi choćby była cała ze złota i podobała się wszystkim przy stole podczas niedzielnego obiadu, jeżeli ktokolwiek w ogóle jeszcze je wspólne niedzielne obiady. I tak nic nie zmieni w moim ani w waszym życiu. Po co dziennikarze zadają więc te kretyńskie pytania? Jak powinna wyglądać reforma systemu edukacji, pan poseł, bardzo proszę, 30 sekund, czas start. Naprawdę? Reforma systemu edukacji, od którego to systemu zależy wychowanie przyszłych pokoleń, no i w konsekwencji przyszłość naszego kraju, ma być streszczona w 30 sekund? Gdy jesteś więc politykiem i masz te 30 sekund, podczas których. Skupiają na tobie uwagę widzowie tej czy innej stacji, czyli twoi potencjalni wyborcy. To nie mówisz, jak powinno być i w co wierzysz. Mówisz to, co ciemni ludzie chcieliby usłyszeć. Bo masz tylko te 30 sekund, musisz się spodobać. Jeżeli celem jest więc umocnienie pozycji wśród twardego elektoratu, zachwalają oni swoje rządy, rządy swojej formacji. Mówią wtedy: Żadna reforma, panie redaktorze, nie jest potrzebna, ale czas, abyśmy mogli to wszystko naprawić po naszych poprzednikach. Natomiast jeżeli celem polityka jest przyciągnięcie części elektoratu z partii przeciwnej, łagodzą wówczas przekaz. Wiele elementów programu naszych przeciwników jest godnych uwagi. Problem jednak w tym, że oni nic nie zrealizowali, ale spokojnie my to zrobimy. No a gdyby. Zadanie postawione przed politykiem polegało na utwardzeniu gruntu pod stopami wiernego elektoratu, atakują wówczas najbardziej znienawidzonych oponentów. Dosyć rozkradania Polski, dosyć kontrolowania obywateli, rozgonimy tę bandę i posadzimy wszystkich do więzień. Obiecuję i gwarantuję, że za każdą ukradzioną złotówkę obywatelom będą siedzieć. Miejcie świadomość, że w tych telewizyjnych debatach, w których zmusza się kandydatów na jakiś urząd do streszczenia wizji funkcjonowania państwa, o którego mechanizmach, bądźmy szczerzy, często nie mają oni pojęcia, w kilka minut, w ogóle nie chodzi o merytorykę i chęć przedstawiania wizji przyszłości tej czy innej partii, ale o emocje, wprowadzenie w drżenie najcieńszych strun naszego umysłu. Jakież bowiem na litość boską może mieć pojęcie o szkolnictwie, gospodarce, rolnictwie czy wojskowości ta kobieta? Albo ten facet. Albo takie oto osoby poselskie. No, wymieńcie jedną rzecz, jedną, dla której warto jest płacić temu gościowi kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Albo temu po pięćdziesiąt tysięcy w europarlamencie. No, jedną. To, czemu jesteśmy poddawani, nazywa się manipulacją, a metody, z których korzystają bardziej rozgarnięci politycy, erystyką. Oczywiście nie posądzam naszego kochanego słoneczka pani Syring wielgus czy pani Anny Marii Żukowskiej o jakiekolwiek zdolności, a już z pewnością erystyczne. No bo nie wolno mylić bazarowego gdakania o niczym z przesławną sztuką prowadzenia sporów bez względu na fakty. No bo tym jest erystyka. Ale ktoś im przecież mikrofony pod te dzioby podkłada, prawda? Debaty nie wygrywa więc ten, kto mówi mądrze, ale ten, do kogo należało ostatnie zdanie. Tak jest. Nie ten, kto nawet mniej sprawnie przedstawi, jakże ważną wizję państwa, ale ten, kto sprytem i sztuczkami przyćmi mądrzejszego od siebie oponenta. Przecież każdy z nas wie, że zmiana systemu emerytalnego formuły funkcjonowania państwowej służby zdrowia szkolnictwa nie jest możliwa do wprowadzenia nawet i w dziesięć lat. Tu jest potrzeba wspólnego działania całego narodu, całej masy wyrzeczeń i dogłębnego przemodelowania państwa, ale nigdy to nie nastąpi. Wiecie dlaczego? Bo każdy z nas, ja i ty, musielibyśmy zrezygnować z ułudnej wygody, w której jako tako, ale jeszcze żyjemy i poświęcić się dla celu wyższego. Dlaczego to nie nastąpi? Ponieważ cel może i wielu z nas widzi, no i nawet zgadza się, aby podążać wspólnie w jego kierunku. Ale nie mamy zaufania do tych, którzy ten kierunek nam wskazują i mówią, że będą przewodniczyć w podróży. Jakie można mieć zaufanie do polityków czy państwa? Do tego państwa, które codziennie cię grabi, zadłuża, zaskakuje, zakazuje, kontroluje ponad miarę? Do państwa, które niesprawiedliwie traktuje, które gnębi przy pomocy funkcjonariuszy aparatu urzędniczej opresji? Nie gwarantuje sprawiedliwości przed sądami? A gdy już zwiążesz jakoś ten koniec z końcem, to na dwa lata zamykają kraj, rujnując jego gospodarkę, przy pełnym wsparciu usłużnych dziennikarzy kretynów. O, dziennikarze, to już jest osobny temat. Ich cechy charakteru, zdolności prowadzenia rozmów, dociekliwość, zadawanie pytań, aparycja, wygląd, często to wszystko nas fascynuje. Ale to nie na waszych urodzinach bawią się politycy. I nie z wami grają w tenisa. Tylko z nimi. Nie da się sprzątnąć stajni Augiasza w jeden wieczór, i co najgorsze, niewielu ma na to chęć. Albo takie pytanie. Komu przekaże pan swoje głosy poparcia, panie pośle? Jak to przekaże? Przecież to, że raz zagłosowałem na człowieka z tego czy innego powodu, nie oznacza, że to on będzie teraz podejmował decyzję w moim imieniu, że będzie dysponował moim głosem. Skąd on ma wiedzieć, co ja zrobię, na przykład w drugiej turze? Wiecie, dlaczego tak pytają? Bo mogą, bo traktują nas jak swoją własność. Mimowolnie. Durni dziennikarze i starzy wyjadacze, sprytni politycy. Powiem wam, że marzę o strukturalnej i wybitnie eksperckiej debacie o Polsce, podczas której zetrą się ze sobą poważne koncepcje i idee, tak, żeby tygodniami szły iskry. Nie o gadaniu dla samego gadania albo żeby szwagier mógł przytulić sto tysięcy za wynajem sali pod Garwolinem, ale o takiej konferencji najpoważniejszych umysłów w kraju. Najtęższych głów Polaków z kraju i zagranicy, którzy skuszeni wizją patriotyzmu i wzniosłych idei o naszej ojczyźnie, o przyszłości, przedstawią nam Polskę na nowo. Taką Polskę przyszłości. A na odchodne, Bardzo bym też chciał, żeby ktoś zadał w końcu głośno pytanie: po co jest Polska? Nie czym jest, nie co ona dla mnie oznacza, tylko po co jest. Gdybyście teraz, każdy z Was, mieli stanąć na konferencji w Wersalu i przekonać mocarzy tego świata do tego, że Polska musi istnieć, i Francuzi z Niemcami i Amerykanami nagle by zapytali: Ale po co, panie Jacku, panie Kamilu, panie Małgosiu, po co nam Polska? Dlaczego mamy być zainteresowani jej trwaniem? Z jakiegoś to ważnego powodu Polska ma istnieć? Co z tego będziemy mieli? To co byście powiedzieli? Co byście odpowiedzieli? Jak byście obronili Polskę, gdyby ktoś zadał wam pytanie: Ale po co nam jest Polska? Ja chyba mam swoją odpowiedź na to pytanie. Podzielę się z nią innym razem. A wy zadajcie sobie je teraz, sami. Po co waszym zdaniem jest Polska? Jesteście niesamowici. To dzięki wam i waszemu wsparciu przez lekko ponad miesiąc udało nam się zrobić gigantyczny krok dla rozwoju i utrzymania projektu Marek Miśko Czuwaj. Jestem zobowiązany za każdą wpłatę, zarówno tę jednorazową, jak i cykliczną. Jeżeli mają państwo jakieś życzenia i uważacie, że można byłoby ten kanał uskutecznić, polepszyć, to jestem do waszej dyspozycji. A jeżeli uważacie, że treści są Interesujące, cenne, no i powinny być publikowane, a bez Waszej pomocy mi się to nie uda. Nadal możecie wspierać. Poprzez chociażby postawienie kawy, aby mnie przysnął, lub za pomocą zrzutki. Potrzebne linki znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego nagrania. Marek Miśko, czuwaj! Aha! Zapraszam Was też jutro, na godzinę 19, na nasz cotygodniowy cykl Czuwaj, katoliku, w niedzielę. Kłaniam się Państwu w pas. Marek Miśko, czuwaj!